spróbujemy pokonać wilka. Misja 21. Ostateczna pomsta. Tak, psy mogą tylko swoich. Ojciec leżał w kałuży krwi u moich stóp. Błagał mnie, abym skrócił mu cierpienia. Patrzenie na jego udrękę sprawiało mi wielką przyjemność. Wkrótce zakosztuję tego jeszcze raz. Tym razem patrząc na ciebie. Wejdź śmiało do mojego legowiska i przygotuj się na spotkanie ze stwórcą. Dobra, czy będziemy atakować zamek po prostu armią pełną? O, wiele król. Słyszałem o twych bohaterskich czynach, lecz nie widziałem cię jeszcze w boju, więc zrób mi tę przyjemność. Oddaję ci komendę nad moją armią. Głos króla Ryszarda? Składam zaszczyt poprowadzenia ostatecznego szturmu. Ser Długoręka i ja będziemy ci się przyglądać. Dobra, zabij wilka. Rozpraw się z wilkiem przy użyciu połączonych sił Ser Długoręki i króla. Pokonałeś już większą część armii wilka, ale złoczyńca nadal dysponuje wieloma silnymi oddziałami. Natomiast jego zamek uchodzi za warownię nie do zdobycia. Wilk odkrył sekret gotowania wrzącego oleju, tak więc nie zbliżaj się zbyt szybko do murów. Skorzystaj z nowo wynalezionej machiny, zwanej trebuszem, aby z oddali osłabić jego obronę. Teraz tak. Dokąd możesz na nas? Ich sobie tu cofniemy. Rycerzy damy tu, bo zaraz będą ci szli. Uwaga! Okay. Nie pamiętam, jak te konie tutaj jechały wtedy. Wiadomość od wilka. Niebawem zobaczysz, co to znaczy prawdziwa wojna. Tak jest, szef. Dobra. A gdzie oni idą? My są pałkarze. Jaki dziwny kierunek obrali. Bo więcej tutaj wojska nie mamy. No właśnie. Ten problem jest, że strasznie mało wojska. No i dużo strasznie mają ognia tutaj. Nic nie idzie praktycznie zrobić. Na razie musimy poczekać, aż cała kawaleria wyjedzie stąd. Ej, a tu psy są. Ej, nie wiedziałem tego. Jakoś tak przypadkiem teraz zajrzałem. Chciałem zobaczyć, co on tutaj ma za wojska poukrywane. To proszę, tu jeszcze psy są. To fajnie. No gdzie reszta tej kawalerii? Jadą? Jadą. Dobra. Ja w ogóle mury są graficznie uszkodzone, niby. A nie, bo tu jest w ogóle uszkodzone to. Ej, czemu? Dziwne. Brama jest uszkodzona. Dobra, i plan mamy taki jak wcześniej, czyli atakować mury najpierw trebuszami, głównie te, znaczy wieże, nie? Tu? Dobra, tu będzie tak optymalnie. No i tutaj trzeba dwa trebusze, bo wtedy próbowałem jednym, ale to nie przeszło. Buduję sprzęt oblężniczy. Więc trzeba dwa. Sprzęt oblężniczy. Powiedz tylko, gość jest fajnym wyznacznikiem. Gdzie stawiać? No i na razie sobie to postrzelamy w tą bramę. Mam już na maksa? Chyba mam. Dzisiaj to przejdę. Ostatnia misja, ale kurczę, sprawiła mi trochę problemów, szczerze mówiąc. No ale wtedy już było też za mało czasu. Jak to było w Star Warsach The Fallen Order? Trzeba się przespać i próbować jeszcze raz, nie? Obliczyć i jakoś pójdzie. O, ej, udało się to zniszczyć po prostu. To ja wiesz, że już nie strzelam. No chyba na hita już zostałem, nie? Ej, ale nie mówcie, że nie zniszczycie tego. Ja chyba nie zniszczę tego. Chyba trybusze, ja wtedy trzy tutaj użyłem. Potrzeba kamienia. Ja mam kamienia.
Ale to nie szkodzi, bo mam jeszcze katapulty. Możliwe, że sięgną. Zresztą na dwa trebusze starczy na spokojnie. Katapulta uruchomiona. Ich pod kątem chyba trzeba było brać wtedy. O nie. To jest najgorsze. To trochę lipa. Katapulta przygotowana do miotania. Katapulta uruchomiona. Jak tutaj... Katapulta uruchomiona. Jakoś strzelałem w to. Katapulta uruchomiona. O właśnie. A to sięga, ten problem. I tak sięga. O. Dobra, jednak była taka miejscówka, że można było w to strzelać na spokojnie, a nie trafię. Chyba nie było, jakby jeszcze to się zniszczyło. Nie zniszczyłem tego naprawdę? Dobra, jaja robicie. Dobra. Jestem z drugą katapultą. Jaka twarda wieża. 20 kamieni poszło. Przygotować katapultę. Mogę tu zaatakować. O właśnie. I tak będzie dobrze. Dobra, teraz tak, to trzeba zniszczyć. Teraz trybuszem kolejnym. Opuszczam stanowisko na maksymalne. Więc idziemy. To teraz tak, jak to zrobić? Tu jest ogień. Najlepsze jest to, że to widać, że jest ten ogień. Nie wiem, czy nie trzeba by było zrobić tak, że tych łuczników się stąd pozbędziemy. Czekajcie, zapiszę to sobie. Cześć Mafiu, cześć Kamil. Właśnie się tak zmówili, że naraz weszliście. Co to za zmowa? Tu jest ogień na pewno ukryty. A, mały cheat. Potrzeba kamienia. Dobra, ten ma kamienia. Teraz tak, chyba ich trzeba by było stąd sprzątnąć. Łucznikami. Szybki marsz. Tarcza przygotowana. Dobra. Pozycja tarczy jest kolibowa. Tarcza przygotowana. Na ramię broń. Tarcza przygotowana. Ten zawsze jakiegoś śledzia wysyła zamiast chyklichaje. Pozycja tarczy jest korygowa. Na boju, sir. Tarcza przypuszcza stanowisko na no nie, nie, źle zrobiłem. Przeładować broń. Czekać aż podejdą bliżej. Dobra. Tarcza przygotowana. Czekać, bo gdzieś mi... Zajmuje stanowisko na maksymalne rzeczy. A tu jeszcze łucznik. No to problem. Dobra, ściągniemy go katapultą. Jest ta katapulta. Chodźcie. No. Okej. Okay. Dobra, teraz tak. Plan na tą bierze. To już wszystko mamy obcykane. Musimy to zrobić. Później będziemy na wieżę wchodzić łucznikami. Przy czym jak najmniejsze straty trzeba zrobić. To teraz trebusz. Trzeba obadać zasięg. Stąd podejdziemy. Może stąd będzie łatwiej trafić w to. Jak tutaj się ustawię, to ci zaraz będą we mnie strzelać, nie? Lepiej tu gdzieś. Dobra, tu zasięgów nie ma. Tu? Zasięgu nie ma. Tu jest ogień, więc nie chciałbym w to wchodzić. Wypadkiem się sparzę. Oj, tutaj nie trafi. Nie trafi. Oj, trafił. No to. Dobra, tutaj. Daj nam zadanie. Zapiszę, bo jak źle to postawię, to będzie problem, coś czuję. Buduję sprzęt oblężniczy. Dobra. Tu będzie bezpiecznie. Tak mi się wydaje przynajmniej. Potrzeba kamienia. Usunąć. Zwolniony ze służby. Jak możemy pomóc? Trebusz gotowy, sir. I dam radę. Obliczyć tor lotu. Obliczyć tor lotu. No nie dam rady. Prawda nie dam rady? Zrobimy co w naszej mocy. No to jedziemy tak, może uda się zniszczyć.
ten sposób. Dziwne, kiedyś jak stawiałem tutaj, to na spokojnie sięgałem. Gdzieś tu stawiałem chyba. Nie było takich problemów, a teraz jak sobie tak od boku podszedłem, to jest problem nagle. No faktycznie, oni nie sięgają to chyba. Problem, że tak to oni tak zbyt randomowo strzelają. Może dalej, jakby dało radę? Ej, a dalej przestrzelą? A tu nie strzelają? Ej, to jest dziwne. Naprawdę dziwne. Dostał. Tarcza przygotowana. Dziwne. Kremusz gotowy. O, udało się. Dobra. Łatwizna. Uwaga, krowa. Mam nadzieję, że oni lubią. Co za... Wystrzelcie to coś. Patrzcie, mucie. Przygotować papier. Teraz tak. Lepiej tędy byłoby podejść jakoś, nie? Wiesz, tak patrzę. Chciałem wejść na tą wieżę, ale... Bardzo jest jak. Chyba, że... Pewnie bardzo. To tutaj po schodach można by było wejść, ale tu nie wiem, czy wejdę tędy. Dobra, tak. Mam teraz zaatakować. Wejdę tu. Pewnie było to zniszczyć. I to. Muszę się dostać. Na ramię broń trzeba przygotować. Tylko, co mamy zrobić? Potrzebujesz trochę prawdziwej siły. Dobra. Wasza łaskawość. Przegrupować się tarcza na stanowisko. Pozycja tarczy jest korygowana. To stanowisko jest czekające na rozkaz. Gotowi do boju, sir. Tarcza przygotowana. Tak jest. Ten problem jest z tym, że tutaj ma trochę tych ników, łuczników. Czekajcie, w ogóle to... Jakby źle jednego gościa, to nie powinien mnie zbytnio... Nie powinien wtedy chyba puścić psów, tak mi się wydaje. Ale tak to jestem w miarę bezpieczny. Dobra. Nie trafił. Daleko on sięga. Katapulta przygotowana do miotania. Trzeba by było może zrobić tak. Zabić tego jakoś. Jakimś cudem. Dobra, podbiegnę tutaj. Podpal to. Dobra, w pułapkę wpadłem. Nie podpala gościu. Udało się. Baitowany. Tu jest bezpiecznie, nie? Nie jest. No dobra, ale udało się przetrwać jakoś. Daj slogan, hej. Teraz tak. Robimy tak. Pozycja tarczy jest w gotowości. Uwaga! Czego ci trzeba? Ruszę. Tarcza przygotowana. Pozycja tarczy jest korygowana. Strzały gotowe. Kargować strzały. Odszukać cel. Jakieś polecenia? Czekamy na rozkaz.
rozkazy. Celować spokojnie. Teraz tych trzeba było się pozbyć. Mogę oddać strzał. Że no właśnie. A nie, dobra, razem sobie, no spokojnie z tym. Z tamtymi. Tarcza przygotowana. Oj. Pozycja tarczy jest gotowa. Tarcza przygotowana. Ej, Beskitu, co jest? Na ramię broni. Panie, tarcza przygotowana. Pozycja tarczy jest pod tarczą. Opuszczam stanowisko na machinie oblężę kamienne rozkazy. No nie, no czemu on mnie tu wszędzie sięga? Tarcza przygotowana. Zajmuję stanowisko na machinie oblężę kamienne. Może jakoś jeszcze tego dałoby radę trybuszem ściągnąć? Jednak przeszkadza mi tu trochę on. Już musiałbym się tu wkopać jeszcze. Teraz próbujemy zapisać na Hekliego. Próbujemy tu podejść, przykopać to. Co za parszywa robota. Strzelają w nich. Ten problem, że w nich strzelają. Nie znoszę. Świetnie kopanie. Tak jest, że co za nie. Gdzie wy tam idziecie? Tutaj. Ten w ogóle się rozpędził. Potrzebujesz trochę prawdziwej siły. Tak jest. Dobra. Czy teraz ty możesz tu podjechać, by to zająć? A co ty robisz? Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Tarcza przygotowana. Będzie ci tarcza przygotowana. Dobra. Potrzeba kamienia. Opuszczam stanowisko na machinie. Trzeba coś zbudować. Co mamy zbudować? Wiecie co? Mam jeszcze kasę, więc pójdziemy w trebusz kolejny. Tylko teraz muszę wybadać. Ten spróbujemy ściągnąć jeszcze, nie? Chyba, że ten by się udało, ale to będzie bardzo ciężko. Chyba nie ma szans nam sięgnąć. No to... Dokąd idziemy? Kurde. Zunąłem się nim. Czemu go zabili? No to... Nie wiem, czy trebusz tam dostrzeli, ej. Mi się wydaje, że chyba nie. Daj nam zadanie. Dokąd tym razem? Jeszcze jedną chyba katapultę miałem. No właśnie. I użyję... Tego i tak nie zniszczę. Jak możemy pomóc? Rozkazy zapamiętamy. Pas na trebusz. Buduję sprzęt oblężniczy. Trebusz gotowy, sir. Jakim cudem... Jakim cudem, ej. Dlaczego nagle w ten ma zasięg, a tam nie miał tego gościa? Nie przez to, że on w ogóle nie może trafić. Ale problem jest też taki, że i mój nie może trafić. No ale to jest bardziej z tyłu. Ja nie wiem, jakim cudem on może w to strzelać. Dziwnie to. Opuszczam stanowisko na machinie oblężę wasza łaskawość. Trzeba coś zbudować? Jeszcze bym sobie to zniszczył właśnie. Dobra, wiecie co tak na chybił trafił? Buduję sprzęt oblężniczy. Trebusz gotowy, se. Obliczyć tor lotu. No i dobra. Mam nadzieję, że to zniszczy chociaż. Trebusz gotowy. Dostrzeliłbym tutaj. Tutaj ewentualnie. Miałbym kasę jeszcze na dwa trybusze chyba, nie? Więc poszłoby. Tak myślę. Ile ty? 12 kamieni. Dobrze idzie. Słuchajcie, trafcie jeszcze dwa razy. To jeszcze może uda się tą wieżę zniszczyć. Zawsze ją wtedy przecież niszczyłem całkiem. A nie tylko tą balistę na górze. Nie, no traf. Teraz to. Ej, wiecie co? Ale mi ta wieża chyba by się
przydała? A nie, bo to i tak z góry się idzie. Dobra, to nie jest niepotrzebne. Myślałem, że żeby zniszczyć te, to przyda, ale to... Potrzeba kamienia. Nie warte. Potrzeba kamienia. Opuszczam stanowisko na machinie oblężniczej. Mój panie, do obsługi tego już zwolniony trzeba przygotowaliśmy. No nie jest problem, no bo fajnie byłoby mieć to zniszczone i bym to wtedy tylko zniszczył, a tak to jest trochę lipka. Chyba, że udałoby się. Pozycja tarczy jest korygowana. Jakieś polecenia. Dobra, może zapiszemy. Ale na jedyneczce. Zapisywanie. No jest, ta misja jest naprawdę. Czekamy na rozkaz. Troszkę mnie wymęczy ta misja. No i czemu nie mogę strzelać? Teraz strzelają coś tam. Pozycja tarczy jest korygowana. Pozycja tarczy jest korygowana. Jakieś polecenia. Karygować strzał. Na ramię, broń. Dobra. Udało się? To co? Nie by było jeszcze tych wyczyścić, ale chyba nie ma takiej możliwości, żeby tam Magnonella w nas nie strzelała. Zapisywanie. Ale można spróbować. Łucznicy w gotowości. Uwaga! Mój Bóg będzie ci służył. Odszukać cel. Chcesz? Celować spokojnie. Na rozkaz. Już należą do historii. Strzały gotowa. Cel. Przeładować broń. Na ramię broń. Dobra. Oczyszczone. To co? Zapisywanie. Próbujemy teraz tutaj. To tak. Czy jakbym tu podszedł? Mógłbym sobie normalnie kopać? Tak na legalu? A ci jeszcze. Potrzebujesz trochę prawdy. Tak jest. Co za parszywa robota. Nie znoszę go ci trzeba. Co za parszywa robota. Potrzebujesz trochę prawdziwej. Nie znoszę czego. Świetnie tak kopać. Co za parszywa robota. Nie znoszę są. Wracać tu. Nie niszczyć tego. Dobra. I teraz to. Wieża przygotowana do oblężenia. Wieża. Potrzebujesz trochę prawdziwej siły. Oj, a te psy mnie tu nie dojadą, no? Zobaczymy. Zapiszę sobie w takim razie. Zapisywanie. Wieża przygotowana do oblężenia. Tarcza przygotowana. Czekamy na rozkaz. Gotowi do boju, sir. Tak? Na pozycjach. Łucznicy w nie mogę wycelować, sir. Nie mogę oddać strzału. Łuk. Już tam zmierzamy. Na rozkaz. Tarcza przygotowana. Dobra. Strzelać tam porządnie. Dobra taktyka jest tak wbijać na ten. Ej, a teraz mi w ogóle wyleźli ci. Wcześniej mnie wyłazili. No dobrze. Może więcej tarczy zrobić. Już mi trochę ich brakuje. Buduję sprzęt oblężniczy. Buduję sprzęt oblężniczy. No co jest? Wasza łaskawość. Jedyneczka. Teraz tak. Problem jest taki, że tu nie dojdę do tego. Ale tam teoretycznie mogę przejść. Nie wiem jakim cudem. A, bo tu jest to. Łucznicy w gotowości. Odszukać cel. Dobra. Ruszamy natychmiast. Wyruszamy. Ale że skąd mnie on trafia, no? Badaj. Na ramię broń. Dobra, zrobimy tak. Tu odkopię to. Bo chyba koniem trzeba by było poniszczyć znowu te wilki tutaj. Cześć kapitan, siemanko. O, on sięga tutaj? Prawda? Ale gdzie wyjdziecie tu? Co za patrzę? Co tam kapitan? Nie, gdzie ty idziesz? Psy puszczą, psy puszczą. Wracać tu. Co za goście? No nie, no co wy robicie? Tu, nie tu, tu. Świetnie kopanie. Dobrze.
I koń mi mógł wjechać tutaj, nie? Dobra. Czy jest chyba wjazd? Nie, nie ma. To ciekawe, to nie ma. Ja nie wiem, co? Jakich małp gdzie ta poza małpy? Ruchy, ruchy. Jeszcze jedno. Nie znoszę. No nie. Ja pierdzielę, jak wkurzają mnie ci goście. Kopanie fosy jest takie pobugowane też. Dobra, jest przejście w końcu. No i tak. I teraz trzeba te zniszczyć w końcu. A ten w ogóle w las na mury się zbugował. Dobry typek. Tak jest, że nadchodzimy. Czego? Jeszcze jedne psy, to sobie też pokonamy je. I tam. Serwerze w tym jest 100 osób. Małpy dają wskazówki, że znajdzie dostawę więcej pieniędzy. No proszę. Ciekawe. Mam agresję. Tarcza przygotowana. Teraz tak. Muszę tych się pozbyć, a nie wiem jak, bo tu nie mogę wejść, bo to jest zniszczone. Oczywiście. Tu jak przejdę, to on to podpali. Było może tu spróbować, nie? Tarcza przygotowana. Dobra, spadamy. Spadamy. No nie, no znowu coś się tu zawiesiło. Co ty robisz? Buguje się to jak nie wiem. Dobra. Chyba nie ma żadnego łucznika, który mnie postrzeli po drodze. Tam musimy się dostać teraz. Bo tu. Właśnie. Dobra. I teraz czyścić. Powoli do przodu, nie? Dobra, jeszcze tych mamy. Jeszcze mam rycerzy tutaj. Jeszcze mamy... Trzeba powoli dysponować tym, co mamy. Co mamy zbudować? Przygotowaliśmy narzędzia. Wiecie, więcej tych. Buduje sprzęt oblężniczy. Nie można tutaj tego zbudować. 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 Buduje sprzęt oblężniczy. To całkiem spory dystans. Co jest? Co strzela? A czemu oni nie strzelają? Naprawdę? Ale żeście maniany odwalili. Stoicie tylko nie strzelali sobie po prostu. Dobra. Dobra, to jest jedyneczka. Teraz taran. Muszę się przebić. Katapulta przygotowana do miotania. Co ja chyba mogę podjechać już bezpiecznie, nie? Teraz muszę nad te mury wejść tutaj jakoś. Ej, powiem, że teraz nawet całkiem sporo tego wojska nam zostało. Możliwe, że teraz się uda w końcu. Trochę ostrożniej po prostu musiałem podchodzić, nie? Kapulty? Chyba raczej mi się nie przydadzą. Tak, sir. Jakieś polecenie. Tarcza przygotowana. Czekamy na rozkaz. Na ramię, broń. Dobra. Wszyscy na mury.
katapulta przygotowana do miotania na machinie oblężniczej. Ile kosztuje to, żeby zbudować? Ej, zbuduję drugą wieżę oblężniczą. Nie, da radę wieżą? Ale spróbuję jej taką kasę. Chyba nie bardzo się już opłaca tutaj rybuszem jakimś atakować. Wieża przygotowana do rady podejść do tego. Nie, że dam radę, ej. Pięknie. Wieża uruchomiona. Bo nie atakujecie tego, ja nie wiem, no jakieś takie dziwne. A. I dacie rady. Mówicie. Pozbędziemy się tego gościa. No i dobra. Dawać, dawać. Pojedynek strzelecki macie. Czekać, aż podejdą bliżej. Ruszać się. Zaarygować strzał. No i dobra. Tu do... Ej, tu jeszcze dostrzelą? No to pięknie. On nie będzie miał ognia już teraz. Na zero. No i pięknie. No i wygrana będzie w takim razie. Chciałbym tak. Dobra, wy tam ruszacie na lorda. Oni niech to zniszczą. A nie, bo mam otwartą już bramę, nie? Czemu? Trzymaj, przejęli to. No dobra, idziemy. Wszyscy do góry. No i pięknie. Najsłabsza jednostka pokonała go jeszcze. Trzeba było trochę wolniej po prostu. Wróg został pokonany. Zagłębiłeś swój miecz aż po rękojeść w piersi wilka, a potem obróciłeś ostrze. Kiedy wilk ze zdumieniem spoglądał na ranę ziejącą z jego piersi, mocnym ciosem zepchnąłeś go z murów zamkowych. No i co? Polska przejęta. Niebieska źle się kojarzy po wyborach. Co nie? Pim, 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 pim. Śmierć twojego ojca została pomszczona, a prawowity król powrócił na tron i wreszcie mogłeś odpocząć. Całe królestwo radowało się bez pamięci i wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Myślałem, że to ja będę królem tak w ogóle. Oszukali mnie. Jednak nie wszyscy. Dobiłem całe królestwo i nie zostałem królem, czajcie to? O, fajna muzyczka. Fajna muzyczka. Podoba mi się w tej grze, jak... się walczy. Ale takie, nawet jak się tylko buduje, też jest przyjemna, spokojna. No dobrze wspominam twierdzę, jednak gra dzieciństwa. Jakby nie patrzeć. Chociaż ja więcej w krzyżowca grałem, no ale nie ma co się dziwić, bo w jedynce to tak nie bardzo jest co robić, nie? Jakby nie patrzeć. No więcej na zamki się walczyło. Właśnie bolało mnie, kiedyś kupiłem sobie twierdzę, bo wiadomo, kiedyś było ciężej dostać jakąś grę. Przynajmniej jako dzieciak po prostu. I kupiłem sobie twierdzę i myślałem, że będę mógł walczyć na zamki, a to była tylko jedynka i nie miałem krzyżowca. Kiedyś grałem krzyżowca, a później chciałem znowu sobie zagrać, ale nie miałem. No i trudno. I rapid szary. Nie, no żartuję oczywiście. Kupiłem sobie też w końcu twierdzę krzyżowiec. Gdzieś ją miałem. Na płycie, ale nie, chyba już nie mam, szczerze mówiąc, tych płyt wszystkich. Może gdzieś jeszcze u rodziców są w jakimś kartonie. No dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o twierdzę. Już mamy z sobą.